Zaraz, zaraz. Może się znajdzie wreszcie ten mistrz, któryś. Tomek Iwaszko jest? Gdzie? Tomek Iwaszko jest? Gdzie Grzesiu idzie? Grzegorz Piotrowski, tak? Aktualny mistrz Polski. Kadetów czy juniorów? Juniorów. Idzie? No nie idzie. Gdzie? Idzie Grzegorz Piotrowski? Biegnie chyba, tak? Mistrz Polski. Prosimy bardzo, mistrza Polski. Brawami, witamy mistrza Polski. W zapasach. A dzieci proszę tutaj, abyście odeszły może, bo to spadnie, drogie dzieci kochane, i wam krzywdę zrobi. Prosimy rodziców, żeby się naprawdę tymi maluchami zainteresowały, bo tutaj są takie różne ciężkie rzeczy. I może dziecko ulec naprawdę jakiemuś przykremu wypadkowi, proszę państwa. To jest trochę beztroskie z waszej strony, że tak pozwalacie tym dzieciom tutaj biegać, bo tu jeszcze prąd również jest. Witamy mistrza Polski, witam serdecznie. Dzisiaj Kaczarek jestem. Witam serdecznie. Powiedz, jak zdobywałeś ten tytuł mistrza Polski? Ciężko było? No w finale było dosyć ciężko. Przegrywałem 6-0, później odrobiłem i wygrałem. To znaczy musiałeś położyć klienta na łopatki? Grałem na punkty, 7-6. 7-6 na punkty, przegrywał 6-0. To są sterowe nerwy. A powiedz mi, w zapasach to chodzi nie o... Nie, to się nie boksuje? Aha, to chodź no tutaj na ten. Zdejmij kurtkę, ja też się rozbiorę. Proszę. To chodzi o to, żeby co? Żeby położyć gościa. Ale krzywdy się nie robi. Czasami. Słuchaj, tu są panowie. Trenera nie bierzemy pod uwagę, bo nie będziemy mu robić krzywdy przy ludziach, żeby nie było wstydu. Pan żona już wygrał tutaj ten, bo ty nie wiem, czy widziałeś. Natomiast mamy jeszcze dwóch panów, którzy... Panie też. I my mamy do ciebie taką prośbę. Chcielibyśmy, żebyś nie robił panom krzywdy żadnej, broń Boże. Panowie tobie też postarają się nie zrobić krzywdy, ale chodzi o to, żeby w czasie pół minuty, ja będę mierzył czas, ty się masz tylko bronić, tak, żeby ci nie rzucać, absolutnie, coś ty. Masz się tylko bronić i chodzi o to, żeby cię panowie nie podnieśli z ziemi, tak, żeby cię nie podnieśli do góry. Dobrze? Masz się bronić, a panowie macie nic, boksować nie wolno. Żadne tamte karaty też nie. Trzeba tylko Grzesia podnieść go tego, nie? A on się nie będzie bronił, żeby wam się to nie udało. Jak chcecie, to mogą panie startować, ale na waszym miejscu nie. Ale ja też bym nie pozwolił. To co? Który pierwszy odważny? I chodzi tutaj, przypominam, że chodzi tutaj o drugie miejsce w turnieju. Pan Antoni będzie oceniał. No, jest gotowy pierwszy zawodnik. A słuchajcie, a to nie trzeba jak ci tam... To się pomyliłem. A jak się wita? Normalnie, ręką, proszę bardzo. Ręką. Ja też się witam. Panie Antoni, pan posędziuje. Ja mierzę czas. Ja mierzę czas. Przypominam, pół minuty jest czasu na to, żeby mistrza Polski Grzegorza Piotrowskiego podnieść do góry. Uwaga! Start! Trzeba podnieść. Trzeba go podnieść, a on ma się nie dać podnieść. No nie takie łatwe. Stop, czas minął. Ja ogłaszam remis. Uwaga. Uwaga, proszę się przywitać też, tak? Witam pana. Uwaga, nie, jeszcze chwilę, tak? Papierosy niech pan doda, żeby tego zapaliczkę, niech pan wiemy, że się nie zapaliło coś. Uwaga. Uwaga, start.
O! No to trzeba tego. Podniósł. Gratuluję. Ja bym się nie dał. Proszę Państwa, no, Pani Antoni, wszystko było zgodnie z przepisami? Nie było faulu? No to tym sposobem ten finałowa walka, proszę Państwa, okazało się, że Pan... Oj, znowu zostawiłem swoje notatki. Okazało się, że w finałowej walce Pan Zieliński, Pan Jerzy Zieliński podniósł mistrza Polski. Podniósł go, nie pokonał go, bo to oczywiście była zabawa. Przyjmujemy do sekcji, Pan Antoni przyjmuje do sekcji. Proszę Państwa, i tym sposobem dotarliśmy do końca naszej zabawy, ale nie do końca naszego programu, ponieważ muszę Państwu powiedzieć, że za chwilę poprosimy tutaj oczywiście jury na... Prosimy pełne jury tutaj do nas na estradę. Mamy przygotowane nagrody, poprosimy też pary, które startowały w pierwszej części turnieju, prosimy też na estradę. A o przygotowanie też prosimy, proszę Państwa, ponieważ Dni Kostrzyna są okazją również do tego, aby podziękować i pogratulować najlepszym kostrzyńskim sportowcom dorocznie. Zawsze przy okazji Dni Kostrzyna gratulujemy 10 najlepszym sportowcom wybranym w plebiscycie Gazety Dwutygodnika Kostrzyńskiego. No już w tej chwili zawiesił działalność, ale taki plebiscyt wyprowadzony i ta dziesiątka została wybrana. Również dzisiaj tutaj otrzymają oni wyróżnienia i nagrody ufundowane przez miasto. Proszę Państwa, mamy pary, czekamy na pozostałe pary, które startowały tutaj. Na te pary, które były w pierwszych 5 konkurencjach, czyli Państwo Sobierajowie, Państwo Krukowie i Państwo Kazimierowscy. Prosimy Państwa. Państwa, czekamy jeszcze na parę, na Państwa Sobierajów. Przypominam też, proszę Państwa, że ja już mam wyniki w konkursie, w plebiscycie Państwa, czyli publiczności. I ktoś z Państwa otrzyma tutaj dzisiaj również nagrodę. Upominek, ale jeszcze nie powiem kto zdobył to zaszczytne mianie, ten zaszczytny tytuł laureata publiczności spośród par startujących. Jeszcze potrzymam Państwa w niepewności przez kilka minut. Jeszcze brakuje nam jednej pary. Państwo Sobierajowie, prosimy do nas. I proszę Państwa, ktoś z Was stanie się również właścicielem upominku. A ja przypominam jeszcze raz, proszę Państwa, że dzisiejsza impreza, myślę, że udana, bo skoro Państwa tyle na widowni, to chyba udana, że dzisiejszą imprezę pomogli nam zorganizować poprzez to, że sponsorowali tę imprezę. Pawilon Handlowy Phoenix, Ocean Company, oddział w Kostrzynie, Kartex, spółka John Venture, W&W Market, Browar Widnica, Stifex, firma pana Szymaszka, sklep przemysłowy pani Anny Borodziuk i Ewy Siejak i Foto Art, zakład fotograficzny państwa Karpińskich oraz oczywiście Miejski Ośrodek Kultury. Gorące brawa dla sponsorów, proszę Państwa. No w dalszym ciągu czekamy, czy Państwo Sobierajowie odjechali od nas? Idą? Idą, dobrze, czekamy.
I proszę Państwa, przypominam, no, że pary, które startowały w pierwszej części, trzy pary, które odpadły po pierwszej części, uzyskały taką samą ilość punktów, czyli to miejsce czwarte, szóste jest miejscem ex aequo i po prostu pary podzielą się tymi upominkami, które dla nich mamy, na zasadzie, że komu czego brakuje w domu po prostu. Bo innego wyjścia nie ma. Nie będziemy robić tutaj dogrywek, nie będziemy robić dodatkowych konkurencji, bo przeciągnęłoby to trochę. I jakoś się tymi nagrodami, myślę, Państwo podzielicie. Jest! Mamy komplet par. Jeszcze raz gorące brawa dla wszystkich Państwa. Za odwagę, za świetną zabawę i za to, że dzięki Państwu, również Państwo mogliście się dzisiaj świetnie tutaj bawić. Proszę Państwa, na początek powiem, że nagrodę publiczności, że Państwu najbardziej przypadła do gustu para numer... Tak jest, numer 4. Aż 632 głosy otrzymali, to jest zdecydowana przewaga. I proszę Państwa, proszę Pana Prezesa Browaru Witnica, fundatora nagrody właśnie, nagrody publiczności, którą Państwo przyznaliście, a Pan Prezes ufundował. Brawa dla Pana Prezesa jeszcze. Pan Edward Szuszakiewicz wręczy Państwu upominek, którym jest nagroda, którym jest serwis obiadowy na 12 osób, proszę Państwa. Na 12 osób, potężny taki, brawo! Proszę Państwa, prosimy jeszcze na scenę burmistrza Kostrzyna, pana Mariana Firszta. Witamy serdecznie. Pan burmistrz oczywiście również jako gospodarz miasta wręczy i pogratuluje wszystkim startującym parom. No pięciu z Kostrzyna, jedna z Witnicy, no, ale to prawie jeden powiat. Proszę Państwa, ja myślę, żeby... A nie, to nagrodą dla Państwa to poczekamy na sam koniec, żebyście się trochę denerwowali. Może najpierw wręczymy główną nagrodę Czaru Par 1995 w Kostrzynie. Drugi, przypominam, to już turniej. Główna nagroda to telewizor kolorowy Curtis 25 cali. Nie będziemy go, proszę Państwa, tutaj przenosić może, bo on tutaj stoi. Ale pogratulujmy, czy wręczymy? Wręczymy. Proszę bardzo, to wręczamy. Wręczony został pilot do telewizora, ale telewizor stoi, Państwo widzicie, nigdy nie ukradnie. Proszę Państwa, drugie miejsce zajęli pani Halina i Jerzy Zielińscy. Duże brawa. I proszę Państwa, poprosimy może małżeństwo, które w ubiegłym roku zdobyło to zaszczytne trofeum, czyli wygrało Czar Par ubiegłoroczny, o wręczenie drugiej nagrody, którą jest kuchenka mikrofalowa. Kuchenka mikrofalowa dla Państwa Zieliński. Duże brawa. A to specjalny upominek za wygranie konkursu wiedzy o browarze Witnica. Pan Prezes wręcza kwiaty. Proszę Państwa, i trzecie miejsce zajęli Państwo Bogumiła i Eugeniusz Taracińscy. A nagrodą, którą wręczy Pan Dyrektor Miejskiego Klubu Sportowego, będzie odkurzacz. Bardzo przydatna rzecz w domu podobno.
Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy. Proszę Państwa, i teraz mamy trzy pary. Trzy pary, które uzyskały jednakową ilość punktów. Zdobyły zaszczytne czwarte miejsce ex aequo. I mamy tutaj trzy nagrody. Ja proponuję, żebyście Państwo jakoś pokojowo tymi nagrodami podzielili. Ja najlepiej jak proszę, jak to panie poproszę, bo to są takie specjalne dla pań bardziej przydatne urządzenia. Proszę bardzo, może panie podejdą i jakoś tutaj wynegocjonujemy, co komu będzie bardziej przyda w domu. Bo może ktoś ma już coś takiego, to niech to będzie miał ktoś, kto tego nie ma i tak dalej. Chyba się panie nie pobiją. Nie. Tak, o, od razu za pierwszym podejściem się podzieliły. Proszę bardzo, jak fajnie. Gratulujemy serdecznie parom. Państwo Alina i Janusz Sobierajowie, Elżbieta i Andrzej Krukowie i Małgorzata i Mirosław Kazimierowscy, nasi goście z Witnicy. Proszę Państwa, dla wszystkich startujących par mamy także upominki od browaru Witnica. Od browaru Witnica specjalne upominki. Tam są w środku koszulki firmowe, takie jak Państwo mają właśnie tam. I jest tam również napój, który browar się szczyci, oraz kufelki. I to dla wszystkich startujących par. To dla wszystkich startujących par. No proszę Państwa, i teraz trochę nerwów dla Państwa, ponieważ mamy tutaj również upominek dla Państwa. A właściwie to są takie tutaj torebki czarodziejskie. I tutaj mamy, proszę Państwa, również mamy reklamówkę z browaru Witnica, mamy również nagrodę ufundowaną przez zakład fotograficzny, o którym mówiłem, Państwa Karpińskich. I tutaj jest latarka, są albumy do zdjęć, film do robienia zdjęć i jakieś reklamowe cukiereczki. Oraz, jak tutaj wcześniej powiedziałem, z browaru Witnica. I to jest upominek z browaru Witnica. I to jest dla kogoś z Państwa, który głosował na parę numer 4, czyli na Państwa żołnów. Ja poproszę tutaj Państwa do siebie teraz, ponieważ Państwo będziecie wybierać spośród publiczności, która na Państwa właśnie głosowało. Jednego szczęśliwca. Proszę bardzo. Jednego szczęśliwca. Wybieramy głos. Mieszamy, szukamy z dna. Jest. Pani Irmina Dąbrowska. Pani Irmina Dąbrowska wygrała, proszę Państwa, upominek. Prosimy do nas Irminę Dąbrowską. Czy jest Irmina Dąbrowska? Musi być. Jak głosowała, to musi być. Gdzieś jest. Irmina Dąbrowska. Prosimy bardzo do nas Irminę Dąbrowską po nagrodę. Po nagrodę. Mama jest podobno. Gdzie mama jest? No w każdym razie czekamy tutaj na Irminę Dąbrowską. Idzie mama. Proszę bardzo. Idzie mama. To Państwo wręczycie mamie pani Irminy Dąbrowskiej, która przekaże na pewno ten pominek. Idzie. Prosimy bardzo. Proszę Państwa, ja Państwu powiem, że rozmawialiśmy już z rektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, ponieważ ta zabawa cieszy się sporym zainteresowaniem zarówno Państwa, jak i par startujących. Brawa! To są całusy od Państwa teraz. Dla Państwa. Ponieważ ta zabawa cieszy się sporym zainteresowaniem, więc prawdopodobnie również w przyszłym roku odbędzie się podobny turniej. Prosimy już pary, żeby się przymierzały do tego. A nagrodą, proszę Państwa, w przyszłym roku, ponieważ telewizory się już ludziom podobno zbudziły, to w przyszłym roku nagrodą będzie albo duża pralka z zamrażarką, taka duża, taka. Co mówiłem? No ja chyba wiem, co mówię. Mówiłem, że będzie pralka z zamrażarką. Albo będzie jakiś piecyk taki do chłodzenia, jakiś, albo lodówka taka, no zobaczymy. Takie coś będzie dużego w każdym razie. Coś dużego będzie. Proszę Państwa, serdecznie jeszcze raz brawami dziękujemy parom startującym w tym roku.